Ja chciałbym powiedzieć, wypowiedzieć taki pogląd, że ten zły stan funkcjonowania sądów i prokuratur powoduje, że Polska ma poważne problemy w modernizowaniu państwa. To są na tyle fundamentalne instytucje dla funkcjonowania państwa, że ich złe funkcjonowanie rozkłada w zasadzie całe państwo. I my może nie z tyle z rozkładem, co z ogromnymi na tym tle problemami mamy do czynienia. Mamy świadomość, że dzisiaj rozpoczynamy trudną, bardzo poważną dyskusję i nie chcielibyśmy tutaj niczego popędzać, ale również nie chcielibyśmy, żeby ta ważna kwestia stała się łupem politycznych przetargów. To są zbyt ważne sprawy dla państwa i dla wszystkich obywateli, żeby stały się ofiarą partyjnych przepychanek. Dlatego dzisiaj, ale wiadomo, że bez czynnika politycznego, tak to nazwijmy, nie da się tej sprawy rozwiązać. Dlatego dzisiaj ta konferencja, ktoś mi zadał pytanie, dlaczego Stalowej Woli. No, pół żartem, pół serio mówiąc, zawsze jest tak na każdej imprezie, że ktoś musi być pierwszy. Ja się cieszę, że Stalowa Wola jest w tej sprawie pierwsza. Głos oddaję jeszcze naszej koleżance, bo mamy dzisiaj studentów. Mamy dzisiaj studentów, którzy są jednym z głównych aktorów tego wydarzenia i z tego się również bardzo cieszę. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Ja w swoim imieniu, w imieniu przedstawiciela Koła Naukowego Studentów Prawa Filibus Unitis w Stalowej Woli oraz w imieniu Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie przywitać naszych specjalnych gości, pana ministra Gowina, pana ministra Ziobrę, pana prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, pana Pelewicza oraz pana profesora Dudka, którzy wszyscy swoją praktyką i swoją wiedzą będą mogli tutaj nam zaprezentować ogólny zarys tego programu. Oczywiście też... Oczywiście też bardzo pragnę przywitać studentów, którzy przyjechali do nas z różnych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z Kulu w Lublinie, w Stalowej Woli, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego oraz Uniwersytetu Pedagogiczno-Humanistycznego w Siedlcach, którzy również podzielą się z nami swoimi poglądami jako młodych i przyszłych prawników. Prawa, a może inaczej ma być tym państwem prawa, bo w wielu przypadkach faktycznie tej charakterystyki państwa prawa możemy nie dostrzegać. Stąd będziemy się skupiać na mankamentach właśnie w sprawiedliwości. Żeby państwo było państwem prawa, to znaczy, żeby w tym państwie prawo było przestrzegane zarówno przez organy władzy publicznej, jak i przez obywateli, przez przedsiębiorców, przez wszystkich, którzy w tym państwie żyją, wymiar sprawiedliwości ma bardzo ważne znaczenie. W myśl przepisów Konstytucji, o których za chwileczkę pan profesor Dudek, mój szef i mistrz, będzie mówił, ten wymiar sprawiedliwości to Sąd Najwyższy, sądy powszechne, wojskowe, administracyjne, ale w powszechnym odczuciu do wymiaru sprawiedliwości, pomimo braku konstytucjonalizacji prokuratury, zaliczamy również prokuraturę jako ten organ, który na tą sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość ma ogromne, czy dla tej niesprawiedliwości bądź niesprawiedliwość ma ogromne znaczenie. O tych właśnie wątpliwościach konstytucyjnych, kontrowersjach konstytucyjnych wokół prokuratury, o tych zmianach, które prokuratura przechodzi w ostatnim czasie i sądownictwo w ostatnim czasie, a twórców tych zmian mamy szczęście mieć przy stole dzisiaj i będziemy ich pytać również o te kwestie. Będziemy właśnie naszych gości prosić o zajęcie stanowiska w tej sprawie w kontekście tego, co jest tematem przewodnim naszej konferencji, czyli takich modyfikacji w funkcjonowaniu prokuratury i sądownictwa, które dałyby większe poczucie sprawiedliwości dla społeczeństwa, które by spowodowały, że rzeczywiście to państwo prawa, poczucie obywateli, faktycznie tym państwem prawa by było. No i tu jest pomysł, który inicjujemy dzisiaj. Rozmowa o tym, czy wybory powszechne na szefów prokuratur i sądów rzeczywiście do tego momentu nas doprowadzą, do tego większego poczucia sprawiedliwości. Są takie, pomijając już numer artykułów, patrząc od góry w tej strukturze Wojewódzkiej Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy, prezesa Sądu Apelacyjnego powołuje kto? Minister Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości jest spośród sędziów sądu właśnie tej rangi Sądu Apelacyjnego po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. Proszę państwa, to ustawa,
z upoważnienia Konstytucji określa taki szczegół organizacyjny dotyczący sądu apelacyjnego okręgowego. Też minister spośród sędziów sądu okręgowego albo apelacyjnego i po zasięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. Tu, proszę Państwa, widać taki pewien moment delikatny, bo to jest tylko opinia niewierząca, ale taki, który czasami komentatorzy z zewnątrz nazywają złośliwie mianem reprodukcji albo autoreprodukcji, złośliwego klonowania prawniczego. Jeśli to się pojawia jako zarzut, to mają na względzie osoby, które to mówią, fakt, proszę Państwa, że w Polsce nie można zostać sędzią bez zgody środowiska sędziowskiego. Może to jest ważne do powiedzenia, to jest właśnie konstytucyjne uwarunkowanie. Prezydent powołuje sędziów na wyłączny wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. To za dużo wątpliwości. To jest, proszę Państwa, specyficzny organ, też trudny do zakwalifikowania. Organ, który stoi na straży dwóch cnót kardynalnych Teminy, jeśli tak mogę powiedzieć, cnoty Teminy. Mianowicie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To nie jest to samo, chociaż to się wiąże integralnie. Otóż ten 25-osobowy organ, w którego składzie mamy i osobę wskazaną przez prezydenta, przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej, ale i czynnik rządowy, minister sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów, proszę Państwa, w tym organie jeszcze prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba wszystkim wymieniłem, i 15 sędziów wyłanianych w sposób demokratyczny, to chcę podkreślić, a to jest a propos, wyłanianych w sposób demokratyczny, to nie są przywiezieni w walizkach z Warszawy, z Krakowa czy z Lublina ludzie, to są rzeczywiście, można powiedzieć, przedstawiciele środowisk sędziowskich, to nie jest jedno środowisko. Państwo, problem, który poruszamy w dniu dzisiejszym, jak uprzejmy był zauważyć pan profesor Dudek, musimy rozpatrywać także z punktu widzenia ustrojowego. Dla mnie podstawowa teza tej dyskusji, podstawowa teza, czy podstawowa perspektywa, w ramach której powinna być determinowana dyskusja całego spotkania, to jest kwestia równowagi władzy. Władzy sądowniczej, władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. Jeżeli przez tą perspektywę pan prezydent będzie rozumiał te problemy, o których bardzo abstrakcyjnie dla mnie mówi, bo nie wiem, jakie problemy ma na myśli, czy centralne, czy nasze regionalne wymiaru sprawiedliwości, nie wiem, co jest nie tak w tym wymiarze z sądami i z prokuraturą, pewnie za chwilę się dowiemy. Ale dla mnie ta perspektywa trójpodziału władzy powinna determinować dyskusję, dlatego że rozumiem głos i inicjatywę pana prezydenta i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako głos, który zauważa w dużym zakresie problem, który pojawia się w polskim systemie prawnym, w polskim systemie instytucjonalnym, a mianowicie dla mnie próbę zdominowania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, a w tym wypadku przez władzę polityczną, władzy sądowniczej, co trwa już kilka lat. Oczywiście nie będę mówił o szczegółach, ale mogę sobie zadać pytanie i w ramach tej dyskusji powiedzieć to, co już powiedziałem wcześniej w wielu spotkaniach. Tak naprawdę sposób wyboru prezesa czy szefa prokuratury, ale zwłaszcza prezesa, bo do prokuratury nie będę się odnosił, ma charakter kompletnie wtórny w stosunku do instrumentów, jakie posiada prezes w rozwiązywaniu problemów konkretnego sądu. I jeżeli tak rozumiemy kwestię dyskusji, kwestię zainicjowanej dyskusji, to możemy dopiero rozpocząć omówienie tych problemów, z którymi borykają się sądy i problemów spraw, które przed sądami się